terminie zamkniętym albo gdyby konkretnego przepisu prawa wynikało wprost, że nieuzyskanie przez pracodawcę wymaganego stanowiska Rady Gminy w określonym terminie ustawowym jest na podstawie ustawionej fikcji prawnej równoznaczne z określonym stosunkiem prawnym takiego zaniechania. W oparciu o przeciwnej interpretacji artykuł 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym nie jest trafny już dlatego, że przepis ten jest usuwany w rozdziale 10 ustawy regulującym nadzór nad działalnością gminną, to oznacza, że artykuł 89 co do zasady nie należy do zakresu ani materii prawa pracy. W przepisie tym dotyczącym rozstrzygnięcia organu gminy w sprawach należących do jej ustawowej właściwości, którego ważność zależy od zatwierdzenia uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, ustawodawca ustanowił fikcję prawa liczącej akceptację rozstrzygnięcia w imieniu przedłożonym przez gminę. Z upływem terminu zakreślonego dla innego organu, od którego zależy zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie rozstrzygnięcia organu gminy. Gmina nie ma statusu pracodawcy, który zwraca się o stanowisko do swojego organu w sprawie dotyczącej rozwiązania stosunku pracy radnego. Tak jak ma to miejsce w przypadku rozstrzygnięcia organu gminy w sprawach należących do jej ustawowej właściwości, które wymaga zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ. Wobec powyższego nie ma podstaw do stwierdzenia naruszenia prawa uchwałą nr 14 przez 81 przez 15 Rady Gminy Choczewo z dnia 5 września 2015 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikającego z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego. Muszę Państwu powiedzieć, że była to bardzo trudna sytuacja wypracowania takiego stanowiska. Jak Państwo słyszeli, jak czytałam, są to takie trudne słowa prawnicze. Ale udało się w jakiś sposób to wypracować. Także stanowisko Komisji Rewizyjnej jest, że no niestety nie zostało naruszone, jak gdyby tutaj nie zostało przekroczone okres tych 30 dni, gdyż taki okres nie dotyczy osoby radnej. Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby pan dyrektor w swoim jak gdyby piśmie, które wpłynęło pierwszym, wyznaczył termin. Znaczy, gdy pan dyrektor wyznaczył termin, że ma być to jak gdyby rozpatrzone do powiedzmy 20 lipca i ten termin zostałby przekroczony, wtedy tak, wtedy jest naruszenie prawa, bo jak gdyby Rada nie odniosła się do terminu, który został narzucony przez pana dyrektora. Tyle ze strony Komisji Rewizyjnej. Oczywiście. W dyskusji, kto z Państwa Rady chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę pana Radny Kozłowski. Dwa razy się wypowiadałem w tej sprawie, więc króciutko może cały czas moje zdanie jest takie, czy są to jakieś dziwne dotyki, czy to personalne wobec radnego pana Nowaka ze strony pana rektora. Nie padły nigdy zarzuty natury jakieś łamania dyscypliny przez pana Nowaka, czy jakieś źle wykonywanej pracy. Wręcz przeciwnie, przepracuję, usłyszałem, że przepracuję bardzo dobrze jako inkasent. Problem jest tylko nie wiadomo, rzekomo z tym prawem jazdy, które ja uważam praktycznie to niepotrzebny, dobry rower mu lepiej się przyda. Nie widzę tutaj żadnych. Ja bym prosił pana dyrektora Rogaczewskiego po prostu, żeby pozwolić panu Nowakowi spokojnie pracować, żeby ta atmosfera pracy lepiej się poprawić i nie robimy wojenki, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Panie Krzysztof Pasiński, proszę. Ponieważ tak się złożyło, że ja nie miałem szansy być na 15 września, kiedy rozstrzygała się sprawa wniosku pana dyrektora o przyjęcie obrażenie zgody, bo to jest istotna, to powiem teraz, obrażenie zgody na wprowadzenie warunków o pracę i płacę. Istotne do tego, że pan dyrektor sformułował tę treść właśnie tak. Natomiast jakimś dziwnym trafem uchwała w tej sprawie była sformułowana zupełnie przeciwnie, czyli sugerująca, że mamy tej zgody odmówić, ponieważ uchwała sformułowana w ten sposób o odmowie wyrażenia zgody. To jest szczegół, ale takich szczegółów w tej kadencji jest sporo. Dzisiejszy przykład jest podobny.
też o odmowie, a nie o przyjęciu. To drobna rzecz, ale pewnie sugeruje pewne zdanie. O czym inny powiedzieć? Jeśli to możliwe, to chciałbym się zwrócić do tutaj pracownego właśnie, ponieważ jak mówię, na tamtej sesji nie miałem szansy być ze względów też przechodzenia przepisów. Chciałbym zapytać, jakie są motywy pana Bronisława Nowaka, pracownika zakładu komunalnego, odmowie przyjęcia tych wypowiedzeń do rynku pracy i władzy? Jakie są powody, że pan nie chce przyjąć tych zmian? Pan to dyrektor jest. Nie, ja pytam pana, bo to pan odmówił, jak rozumiem, przyjęcia tych warunków. Co to pan dyrektor, dlaczego pan nie chce przyjąć zmiany tych warunków? Nie zaproponowano w ciągu miesiąca zmienię prawa jazdy i tak dalej. W związku, że w odpowiednim terminie tego nie zrobiłem, gdzie przedstawiałem pismo i tym, co się robi, a po drugie, że jestem trochę zajęty tym, że muszę się bronić i tą sprawą i tak dalej, która mnie w tej chwili dotyczy, to po prostu dalej to się oddala w czasie, a konkretne propozycji, ale że to już odlacie ciągnie, byle lepiej jak nie na pracy pracował, z ludźmi nie miał kontaktu i tak dalej, że są po prostu naciski na dyrektora, chyba że mi teraz dla mnie powie, że to nie są naciski, że to jest jego prywatna inicjatywa. Także się to ciągnie to odlacie, nie wyeliminować życia publicznego i tylko tyle mogę powiedzieć, bo przede wszystkim na tym to polega. Czyli nie mam kontaktu. To jest moje. Dziękuję. Ktoś z państwa radnych w tej sprawie jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Ja chciałbym kontynuować. Proszę państwa, bo my trochę, oczywiście musieliśmy się zająć, nie wiem jaką stać było. Musieliśmy się zająć wnioskiem tutaj, który złożył dyrektor, ale tak naprawdę wydaje mi się, że jest to trochę zupełnie gdzie indziej. I to stawia nas radnie w bardzo trudnej sytuacji decydowania o interpretacji prawa. Ja przeciwnie komisję rewizyjną, że potrafiła wyciągnąć jej zdanie prawidłowe wnioski i wyciągnąć taką interpretację prawa, którą gdzieś prawdopodobnie znalazła. Nie wiem, ktoś to napisał, to nie sądzę, żeby to sami radni tą motywację napisali. Nie ma pieczątki na tej uchwale, więc nie wiem, czy to państwo sami wymyśliliście taką interpretację, czy znaleźliście to w internecie. To jest jakby pytanie o to. Gratuluję decyzji, bo ja w tej sprawie decyzji podjąć specjalnie nie umiem. Prawdą jest, że po otrzymaniu tego wniosku zainteresowałem się innymi krokami, które są zupełnie przeciwne. One istnieją w internecie. Komisja rewizyjna akurat przyjęła takie do rozumowania. Gratuluję. Mi się wydaje jednak, panie Nowak, że to stronę, że to tak naprawdę pan postawił się na szali. Pan postawił na szali to, co dalej w tej radzie będzie się działo. Bo pan jakby zmusza dzisiaj radę do decydowania o tym, jak te nasze stosunki wzajemne się dalej potoczą. Mówimy o porozumieniu, o jakieś topory zapewniemy. Natomiast dzisiaj ja zobaczę, proszę państwa, szanowni radni, gdzie ten topór naprawdę jest. Tak? Bo pytanie jest o to, czy my bronimy interesów gminy, czy my bronimy kolegi, czy nie powiedzieć kolega, no warto, bo w tej sprawie, gdyby pan radny Nowak miał jakiś honor, żeby wojny oficer honor miał, a pan Nowak, przewodniczący rady, jest generałem wśród radnych, to by powiedział jasno i zdecydowanie, rozmawiał z dyrektorem i te warunki przyjął, ponieważ ja zapoznałem się z dokumentami i one są zupełnie inne, panie Nowak, niż pan mówi. Pan nie miał czasu miesiąc. Pan miał od stycznia ten czas. Pan nie zrobił nic, żeby zrobić prawo jazdy. Pan nawet nie musiał być w kursu z tego, co wie, tylko zdać egzamin. Na to nie trzeba 10 miesięcy. Po prostu pan nie wprowadza żadnej inicjatywy, aby problemowi pomóc. Uznał pan od razu, że jest to nagonka na radnego polityczna. A ja uważam, że pan dyrektor ma prawie swoją koncepcję rozwoju zakładu komunalnego. Spółki, jak pamiętacie, nie chcieliśmy, nie umiemy tego zrobić.
wielu innych sprawach rada nie umie podjąć decyzji, ważne terminy. Natomiast tutaj dyrektor, który chce coś usprawnić, to się okazuje, że jest analiza polityczna na pana radnego. Panie radny, to decyzja powinna być wydana teraz. My zostaliśmy wplątani radnym, to jest jakąś kombinację oddecydowania o czymś, czego, na czym ja się naprawdę nie znam. Bo nie jestem prawnikiem, jak powiedziałem, interpretacje są zupełnie różne i trudno podjąć decyzję. W związku z tym, jeśli o mnie chodzi, ja osobowo będzie będę. Nie, to rozstrzygają sądy. Jest taka droga, że jeśli teraz, bo jestem przekonany, że odrzucimy dzisiaj to, ten wniosek dyrektora, rada nie znajdzie tutaj odwagi, żeby zagłosować inaczej. Niech rozstrzygają sądy. Ja to osobowo w tej sprawie nie będę. Panie Wasiński, za generała się nie uważam, bo tak powiem, że nasze strzelce w wojsku i tak już rezerwy pozostane. To, co pan tu mówi, to niech pan się odniesie w stosunku tutaj do kolegi radnego, co pan wyczyniał. A jeżeli chodzi o to, napomnę, sytuacja moja to się praktycznie ciągnie od przed referendum 2011 roku, to wszystko mogę powiedzieć. W temacie jakiegoś nawet zwolnienia z pracy i tak dalej, to się ciągnie, no różne sposoby są ku temu podejmowane. Jeżeli chodzi o prawo, ja po prostu nie dokończyłem nauki jazdy jeszcze. A te 4 miesiące mówię, że ile się robi, bo muszę to powtórzyć, bo miałem sytuację rodzinną, mama była ciężko chora, odeszłem od tego, więc musiałbym to powtarzać. I sytuacja, która tutaj powstała po prostu też nie jest dla mnie zręczna, bo po prostu to mnie też w jakiś sposób promuje. Mówię, wcześniej czy później prawdopodobnie to i tak się w sądzie rozstrzygnie i tak, bo w końcu ile człowiek może to wytrzymać to na domu. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Proszę pana radnego Kopacza. Ja mam tylko formalny taki wniosek. Czytałem na internecie, że były też inne interpretacje tego punktu. I teraz jest taka sprawa, że był ten radca prawny i powiedział nam, czy to jest tylko jeden taki interpretacja, czy jest kilka, bo nie znam się do końca, jest więcej. To jest na przykład na 10 jest jedną i akurat tą interpretację na przykład przyjęliśmy. Dlatego dobrze by było, gdyby był radca i nam podpowiedział kilka spraw, bo nie znamy się na tym. A druga rzecz jest taka, że trudno mi głosować, na pewno kilku radnych też wstrzyma się od głosu, bo zawsze pobiegali po czymś, czego radca prawny nie podbił, no bo wiem, że część radnych zawsze miała do tego pretensje i pewnie przychyli się do mnie ze mną do tej mojej sugestii, żeby po prostu wstrzymać się od głosu, ponieważ no, radca prawny tego nie podpieczętował i trudno mi powiedzieć, czy to jest zgodne z prawem, czy niezgodne, bo nie ma tu pieczątki radcy prawnego. I chciałbym właśnie, żeby w takich sprawach prawnych była ta pieczątka radcy prawnego. Dziękuję. Panie komentarzu, każdy wie, jak ma głosować, także każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem. Uważam też, że jest jeszcze prawo. Również uważam, że radca prawny, gdzie takie kwestie są poruszane na sesji publicznej. Dlatego proszę radnych na to trzymać się głosu, bo trudno znać się na prawie. Ja nie mam tego prawnego. Radca prawny, tak jak tutaj pani z obsługi rady, która że miał być. To ja jeszcze nie wiem, dlaczego go nie ma. Pani radna Kupilowska. Ja chciałam się odnieść tutaj do tego właśnie stanowiska radcy prawnej. Ja już kolejny raz jako komisja wysoka prosiłam, żeby współpraca z radcą prawnym tutaj była jakoś owocna, bo kolejny raz komisja rewizyjna jest traktowana po macoszemu, bo pan radca nigdy nie ma czasu, zawsze odpowiedzi są albo po miesiącu, miał być dzisiaj. I właśnie dlatego miał być pan radca prawny, miał być jeszcze konsultacja z tym. Oczywiście pana radcy prawnego nie było. Dostałam tutaj w maile taką informację, w której pan radca prawny jak gdyby wyjaśnił mi znaczenie artykułu 89 ustawy. Jakoś czytanie ze zrozumieniem to ja znam, więc to niepotrzebne mi chodziło o konkretną odpowiedź. Więc pan radca prawny nie potrafił tego odpowiedzieć, więc musieliśmy sami jako komisja rewizyjna zacząć pracę, żeby można było jakąś opinię wydać. Więc tutaj proszę nie mówić, że nie są te podejmowane jak gdyby prace z radcą prawnym, bo radca prawny dokładnie wiedział, że będzie taka uchwała, treść uchwały znał.
Więc jeżeli uważał, że to jest niezgodne z prawem, to powinien czy mailem przesłać informację, że jest do pani tutaj obsługującej biuro, że jest niezgodne z prawem. Także to nie jest tak, że to nie jest... No wiele tak rzeczy jest, więc ja prosiłam już kilkakrotnie, żeby pan radca prawny zaczął pracować w naszej gminie, a nie był tylko, nie wiem, przyjeżdżał na jakieś, nie wiem, wstępy czy na coś, bo jego nigdy nie ma. I są ważne sprawy, tym bardziej, że wiedział, że zajmujemy się bardzo ważną sprawą, bo maila dostał zaraz w dniu, w którym pan dyrektor złożył wezwanie na naruszenie prawa, więc pan mecenasz podejrzewam, że znał treść tego wezwania, więc powinien się wtedy dowiedzieć, powinien być. Tym bardziej, że wiedział, że komisja zajęła się pracą nad wypracowaniem stanowiska. Więc dostaliśmy odpowiedź taką od pana mecenasa, który uważał, że nie umiemy czytać ze zrozumienia jako komisja, więc na wytłumaczył, co znaczy artykuł 80. Dziękuję. Pan radny zaczął. Słuchajcie, bo to już wszystko się na bardzo rozśmieszy. Ja mam pytanie do pana dyrektora. Panie dyrektorze, naprawdę pan ma dużo czasu. Niech pan konkretnie powie, o co to chodzi z tym Lubaszem? Czy to jest dobry pracownik, czy to jest zły pracownik? No bo tu słyszę, że jest dobry pracownik, do niego nic nie ma. A tu zaraz taka cała zachowania. Konkretnie proszę powiedzieć. Bo naprawdę to jest śmieszne. Chodzi nam przed tym pracę, że dobry pan dyrektor był wywołany, proszę, czy można odpowiedzieć na to? Panie radny, tutaj pan Kozłowski podobno to stwierdził. Ja nie mam nic przeciwko panu radnemu Nowakowi. Jest dobrym pracownikiem, bo gdyby był złym pracownikiem, to bym nie pytał radę o zgodę, tylko bym zwolnił dyscyplinarnie, gdyby podpadł. Więc tu potwierdzam, jest dobrym pracownikiem na tym stanowisku i nie mam do niego zastrzeżeń. To nie jest jakaś złośliwość z mojej strony. Nie wiem, czy wszyscy w ogóle czytali uzasadnienie moje, tutaj pan zastępca przewodniczącego tylko wniosek przeczytał, uzasadnienia nie przeczytał, a z tego, co już wczoraj zauważyłem, niektórzy radni nie znają tego, więc jeszcze raz przeczytam to, żeby wszyscy to zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. I samo uzasadnienie. Na dzień dzisiejszy zakład zatrudnia 3 inkasentów, jednego na pełny etat i 2 na umowę zlecenia. Pan Bronisław Nowak jest zatrudniony na pełnym etacie, obsługując 3/4 odbiorców i twierdzi, że nie jest w stanie obsłużyć wszystkich, czego nie jestem w stanie sprawić. W dniu 27 stycznia bieżącego roku przeprowadziłem rozmowę z panem Nowakiem, przedstawiając moją wizję dalszej pracy inkasenta. To jest, inkasent otrzyma do dyspozycji samochód służbowy w celu sprawniejszego wykonywania obowiązków. Zostaną rozwiązane umowy z 2 inkasentami, co wygeneruje konkretne oszczędności finansowe. Samochód zostanie wyposażony w nadajnik GPS, tak jak dotychczasowy tapas, co pozwoli kontrolować pracę i czas pracy w kasynach. Wiedząc, że pan Nowak ukończył kurs prawa jazdy, a nie zdał egzaminu, zaproponowałem okres 1 miesiąca na zdanie egzaminu. Po tym okresie, jeżeli nie uzyska prawa jazdy, zaproponowałem przejście na stanowisko montera instalacji wodno-kanalizacyjnych. Dałem 1 dzień czasu na podjęcie decyzji dotyczącej mojej propozycji. W dniu 28 stycznia pan Nowak poinformował mnie osobiście, że zorientuje się, jaki czas jest potrzebny na przeprowadzenie 5 dodatkowych godzin praktycznej jazdy, po których mógł przystąpić do egzaminu i przedstawił mi to na piśmie w najbliższych dniach. Odpowiedziałem, że do pisma ustosunkuję się pozytywnie, jeżeli nie będzie to okres kilku miesięcy. W dniu 10 lutego do sekretariatu wpłynęło od pana Nowaka zaświadczenie z ośrodka szkolenia kierowców w Koczewie, w którym kierownik ośrodka informuje o przygotowaniu całego kursu dla kandydatów na kierowców od rozpoczęcia do uzyskania uprawnień to 90 do 125 dni. W związku z powyższym, zdając czas 4 miesięcy, czyli do maksymalnego, na uzyskanie uprawnień, jak zaświadczeniu, pomimo tego, że wcześniej pan Nowak informował o kończonym kursie, w miesiącu lipcu bieżącego roku został zakupiony samochód osobowy dla inkasenta, który nie jest wykorzystywany, ponieważ inkasent nie przedstawił do tej pory uprawnień do jego prowadzenia. Dodatkowo podjęte zostały działania do prowadzenia odczytów radiowych w miejscowościach nadmorskich, do czego niezbędny jest samochód inkasentowy. Jednocześnie pragnę poinformować, że pan Nowak ma wykształcenie kierunkowe montera instalacji sanitarnych i jest bardziej potrzebny przy bieżących pracach zakładu niż jako inkasent, który nie musi się znać na instalacjach wodociągowo-kanalizacyjnych.
Mając na względzie dobro i rozum zakładu, mam nadzieję, że Rada Gminy podejmie właściwą decyzję. I tu nie chodzi o jakieś niesnaski, bo osobiście pana Nowaka bardzo lubię i cenię, tylko jest potrzeba zakładu, lepsza, ważniejsza praca montera niż inkasenta, bo inkasenta można zatrudnić z ulicy, a montera niestety trzeba poszukać. To jest przede wszystkim to najważniejsze. Dwa, ważne to właśnie odczyty radiowe, gdzie naprawdę to ułatwia pracę. I to nie są jakieś kwoty, jak tam pan radny Kozłowski przedstawiał na komisji, że 300 zł czy ileś za punkt. Nie jest to prawdą, jest to 70 zł za punkt. Bo pan mylił pojęcia, pan mylił o odczytach GPS, a nie GPS, tylko GPRS. Natomiast odczyty radiowe, czyli jest nadajnik na wodomierzu, zakładka, a samochód jedzie z anteną, z urządzeniem i sczytuje to bezpośrednio. Tylko, że większość wodomierzy u nas nie nadaje się. Wodomierze i tak wymieniamy systematycznie, co 5 lat. I trzeba wymieniać. I to idzie cały czas wymiana w trakcie jest. Więc wymieniając wodomierz, do tego nakładkę się nakłada. Bo to też musi być kompatybilne, nie do każdego wodomierza. Więc tu nie są jakieś kwoty, a to usprawni pracę. Więc, a wy wszędzie później